dojrzała wyglądy w portfolio Marte, ponieważ umowa została zawarta z zapisem zobowiązania hipoteki na 2 miliony złotych, gdzie nie było na to stosownej uchwały Rady Gminy. I jednocześnie skontrolować pozostałe zapisy tej umowy. Jednocześnie, jeżeli wniosek zostanie przegłosowany, proszę przekazać, proszę o przewodniczącego, aby przekazał informację o przekazaniu tego wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziękuję. W kwestii tego wniosku formalnego, ktoś z Państwa radny chciałby zabrać, bądź z Państwa na sali zabrać głos? To znaczy, Szanowni Państwo, ja jeszcze tak proszę udzielam głosu Państwa, ponieważ mówiłam o tym na... Bo pól na korzyść zyskuje. Tutaj kolega radny na cały czas taką schizę chorobową zawiści lub zazdrości lub niemożliwości zrozumienia tego, co robi ten wójt. Próbuję wchodzić w buty wójta i za niego decydować. Póki co wójt ma takie prerogatywy, a nie inne. I sami mnie wyznaczyliście i tu dzisiaj na tej sesji wielokrotnie, a uchwałę powierzamy do wykonania temu panu. Więc tam też tak, kiedyś tak powiedzieliście, ja pertraktuję no najlepiej jak potrafię, najlepiej jak to jest możliwe. Z mojej wiedzy, którą dysponuję, z doświadczenia życiowego i tego, co posiadam, że tak powiem, pod tymi głosami. A w życiu no, było nie było, to czego się dotykałem przynosiło raczej sukcesy ekonomiczne. Nie mogę się pochwalić żadną wtopą, tak? W związku z tym na razie nie wątpię w swoje umiejętności. Jednak, żeby samemu swoją, że tak powiem, nieomylność do tej pory zaspokoić, poszukiwaliśmy tego rozstrzygnięcia, o którym mówiła pani sekretarz, więc wszystkie służby, które zajmują się tego rodzaju biznesami, odwiedziliśmy. Oprócz RIO, o którym mówiła pani sekretarz, odwiedziłem banki nasze, żeby zobaczyć, w jakiej formule one to traktują. I chcę powiedzieć, że nie ma dzisiaj jakiegokolwiek biznesu bez zabezpieczenia. I to, o czym tutaj mówimy, to jest problem, że w którymś momencie, kiedy się okazało, że ta inwestycja przekroczy grubo ponad 1,5 miliona, a do takiej kwoty Polo nie wymaga w swoim regulaminie funkcjonowania jako instytucji, jako urzędu, jako firmy, nie wymaga żadnych zabezpieczeń. Powyżej takie zabezpieczenia są konieczne, jeżeli mają tu inwestować. W związku z tym w tych negocjacjach, kiedy pojawiło się, że ta inwestycja przekroczy grubo 2,5 miliony, tak? W związku z tym oni wystąpili z taką propozycją jakiegoś zabezpieczenia. Z mojej wiedzy najbezpieczniejsze jest to. Nie jest to parafowane i podpisane. Zatem w tej części, bo wystąpiło to w drugiej części umowy, kiedy wystąpiły dopiero trudności. Rozmawiamy i do dzisiaj będziemy i tak długo będziemy rozmawiać, aż wypracujemy jakąkolwiek formułę zabezpieczenia. I to tylko tyle, jeżeli chodzi o ten element zabezpieczenia. I tu nie ma żadnej podejrzliwości. No możemy po prostu powiedzieć nie. To, co ja już mówiłem. Czy ktokolwiek w tym czasie będzie w stanie położyć tu około 3 milionów na tym placu? Żeby... Kwestia jest taka, panie wójcie, że w żaden sposób skierowanie do kontroli Regionalnej Izby Rachunkowej nie wpłynie na przedłużenie sprawy z budowaniem Polo Marketu, bo nie to wpłynie, tylko dostaniemy dodatkową informację. Po drugie, nigdy w życiu nie obraziłem ani w żaden sposób nie wójta, więc proszę nie życzyć w mojej sposób, do mojej osoby też nie życzę sobie takiej postawy. I uważam jedno, panie wójcie, no nie może pan wchodzić w kompetencje, dlatego chciałem, żeby ta opinia była Regionalnej Izby Obrachunkowej, żeby skontrolowała, żebyśmy mieli pewność, nie żeby komukolwiek zaszkodzić, tylko żebyśmy się czegoś nowego nauczyli. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że podtrzymuję. Tak. Tylko grunty w dzierżawę. Nic więcej. A dzisiaj no, się szantażuje zabezpieczenia takie, czy coś jeszcze. My o tym nie wiedzieli. My głosowali, że ma być, ale tylko chodziło im w dzierżawe grunty pod polem. Nic więcej. I uważam, że to nie jest nasza wina, że jakby w razie rozwiązać umowy. To nie nasza wina. Szanowni Państwo, wasza wina na pewno nie. Dlatego, że każdy ma swoje kompetencje, o których mówiłam. Pan wójt ma swoje kompetencje, wy państwo macie swoje kompetencje. I cały czas wokół tego stoi. A jaka może być podstawa rozwiązania umowy? Nie z naszej strony, bo myślę, że zamierzeniem nas wszystkich jest to, żeby pod
co powiedziałam już na komisjach, w związku z tym, że generalnie społecznie to już jest temat, który brzmi i poszedł w teren, żeby ten Polo Market powstał, tak? Naszym zamiarem, mam nadzieję, wszystkich, którzy tu jesteśmy. Ale może zostać ta umowa rozwiązana na przykład w przypadku, gdy gmina Lubasz zobowiązała się do tego, że przebuduje kanał, co mam nadzieję, że się stanie, dlatego że dyspozycja w budżecie do rozpoczęcia tej inwestycji już w sensie formalnym